Zatem wróciłem do tego miejsca z nadzieją, że wiatraka w tle nie słychać. One night at Flamptis 3. Cóż, pierwszy normal night przeszliśmy, no to teraz Flampty night. To będzie coś okropnego. To jest trzeci odcinek? Trzeci odcinek. Mam nadzieję, że w tym się uda. W sensie, no nie będę wrzucać więcej odcinków, no. Bo to nie ma sensu. Jak mi została tylko jedna noc, nagram po prostu i wrzucę. Wrzucę to, co mi się uda zrobić. Czy ja pamiętam, co się działo? Ja tutaj nie powinienem wchodzić bez rozgrzewki, co nie? To jest pojebany pomysł. To jest porąbany pomysł, żeby tutaj wchodzić. Bez przygotowania nic. Dobra, tutaj piec. Musimy się ogrzewać. Tutaj musimy się ogrzewać, a ja tutaj się ochładzam. Siema. No, jak mówiłem na początku, mam nadzieję, że wiatrak nie przeszkadza, nie ma żadnych... wiecie, zakłóceń ani nic. Dobra, jajko, wyjdź. Spierdolone jajko. Okej. Okay. Spierniczaj. O nie, ja muszę pamiętać, że ja nie mogę tu po prostu podchodzić, bo mnie zajebie. Ja tutaj muszę rozważnie. O nie, ten pająk. Dobra, sprawdzam tu. Sprawdzam, czy on tutaj przypadkiem nie wchodzi. Dobra, szybko. Żeby nie zamarznąć. Szybko uciekam stamtąd. Okej, okay, tu gdzie jest jajko. Tu drzwi zamykam, ale nie jestem pewny. Chyba nie tu, chyba nie teraz. I powinienem najpierw sprawdzić blisko było. Okej, okay, żebym nie zamarznął. Jajks. Nie. Co jest? Nie jestem pewny, co ja robię. Co to jest exposing? On tu jest! O nie! O, szybko! Bo zamarzniesz! Co tam się dzieje? Co mam zrobić? A, to mam zrobić! O nie, ja tego jeszcze nie miałem. Okej, to pierwszy raz teraz. Co się dzieje?
Siódmajem. Zamieniło mi. Chyba cię pojebało. Chyba kogoś tu coś boli. Kogoś tu głowa boli. I to bardzo. Nie ma mnie. Trzecia jest. Co to za pokoje? Znowu się zamieniło. Ja nie wiem, który pokój jest który. Kurwa! Co to było? O nie! Jak to działa? Ja nie wiem, jak to działa. Co, jakiś czarny się pojawił? Pomocy. No nie. Jeszcze ten. Dobrze. Aha, znów mi zamienili. Co? Tyż ma to. No nie, szósta była przed chwilą. Ja nie wiem, co ja robię. Nie mam prądu. Jakiś czarny po mnie idzie. Co to jest? Co to jest za czarne jajko? Odejdź. Czarne spalone jajko. Takie jajka nie jemy. Proszę nie. Piąta była. A to on mnie zabił. To ten pająk. A nie ten przy drzwiach. Nie no, jakbym się odwrócił, to by i tak mnie zabił, co nie? Ten przy drzwiach. To było pierwsze. Teraz, jak włączyłem nagrywanie, pierwszy try. Jakby pierwszy ten i... Piąta była. Blisko było, naprawdę. Była już piąta. Działy się pojebane rzeczy. A ja tutaj teraz muszę... Muszę rozważnie... panować nad energią muszę, bo... No nie. I
od czwartej, trzecia, czwarta godzina, tu się dzieją już pojebane rzeczy. Tu się dzieją tak chore rzeczy. Nie wiem, czemu tutaj taki licznik był. Nie rozumiem. Dobra, na razie jest 12, na razie jest spokojnie. Na razie jest tak spokojnie. Godzinę później będę miał przerąbane. Już idzie po mnie. Ale już se przypomniałem. I już się dowiedziałem nawet czegoś nowego. Tutaj będę musiał sprawdzać, jak tutaj się jeszcze dwa nowe pokoje pojawią. Kurwa, się zesrałem. Znowu ten z Venta. Welcome to Flumpty Bumpties, it's your time to beat the egg and leave this place behind. Your brain is feeling scrambled, the end is out of sight. But if you hold on longer, you might survive the night. O kurwa, co to było? Jezu, stresuję się po nocy. Dajcie mi już szóstkę. Tak blisko było. Jezus. Nie, nie. Kurwa, zamarzłem. Ale jaja. O wiecie, Flumpty jest jajkiem. Haha. Beka.
Kurwa, jest piąta. Nie. Spierdalaj. Byle teraz nie zamarznąć, proszę, proszę, proszę. Jest! Szósta! Ja pierdzielę, udało się. Salami. Exit. Jezus, jak mi już serce biło ze stresu. Jezus Maria, się trzęsę. Exit, wypuścisz mnie? Okej. Jakaś tragedia się stała? Koniec świata czy coś? Co to było? One Night at Plumpty's 3. I fanarty wszystkich postaci. To jest dobre. O mój Boże, jak ja... Jak się zestresowałem. Golden Flumpty. Jego tutaj nie było. Wszędzie tu był Flumpty Bumpty właśnie. Chociaż w różnych postaciach. The End. Okej. Okay. Nie. Nie. Jest trzecia noc. To jest jakiś żart. To jest jakiś żart. Przecież ja z drugą miałem problemy. Jak mam hard boiled mode zrobić? Hard boiled mode. Czyli no, jajko na miękko. Czy nie? Na twardo, bo hard. Nieważne. Ja tu tylko wejdę. Zobaczyć. Anti-6. Hardboiled mode, ok. To znowu... Wait, what? Bo ja nie pamiętam, jak to działało. Dobra, na niego trzeba było patrzeć, czy on nie idzie, bo jak on... Na niego nie można... Zdjęcia, dobra. A on działa tak samo jak ten. Co to było? To się na niego nie mogę patrzeć? Wait, bo nie kumam. O nie! Dobra, czyli ja nie mogę... Ale co to mi robi? Aha, dobra. Czyli jak on jest na kamerze... To nie mogę. A, dobra. Sowa przyszła mnie zabić. Co? Co? Przecież to była sowa. A to watch your body temperature. Okej. Okay. Hard boiled mode. O mój Boże. To jest pewnie... To jest pewnie wszystko naraz, co nie? To jest pewnie wszystko naraz. To jest pewnie jak w FNAF-ie 4, która to była noc? Nie pamiętam, która to była noc. Chyba siódma. Jedna z tych dodatkowych nocy, w których... Na początku mamy wszystkich, całą czwórkę animatroników, a później od czwartej do szóstej pojawiał się Fredbear. Zakładam, że tutaj jest tak samo, że od
Od 12 wszyscy są aktywni. Nie tak po kolei, tak jak było wcześniej. Tylko tutaj wszyscy już są od razu aktywni, wrzuceni. I od. Zakładam, że może jako nawiązanie do czwartej części FNAF-a, od 4 AM wszystko się zmienia i pokazuje się jakby Flampty, nie? Albo biuro się zmienia, albo po prostu kamery się zmieniają. Dziwne by było, gdyby biuro się tak nagle zmieniło. Ale w sumie kto wie. Jak tutaj to było porąbane. To było ta druga noc, Flampty Night. Nie. To było porąbane. Jakby. Dobra, mam problemy z pamiętaniem o Wencie. Wszyscy to tam ciul, bo oni poczekają, nie? Tylko ten zapiernicza tak przez ten Wendt, że jak przez chwilę tylko nie spojrzysz, nie odgonisz typa, to już masz przerąbane. Ja na przykład miałem problem taki, że był ten typ, co zapierniczał w sensie ten pająk, nie? Ten Flampty pająk zapierniczał po Wencie i w tym samym momencie miałem niską temperaturę ciała, więc teraz weź ogarnij, nie? Albo odganiasz typa, albo idziesz ogrzać. I to był właśnie mój problem, bo ja zawsze chodzę się ogrzać. Nie no, ale jak tak pomyślisz, to jest na jedno wychodzi, tak bym umarł, nie? Bo jakbym nie poszedł po się nagrzać, to ten by mnie zabił, a jakbym tego poszedł odgonić, to by mnie temperaturę zabiła, nie? Bym zamarznął. Więc tak to wyglądało, takie były moje problemy. Jeszcze problem był z tym typem, który wyskakuje ze ściany. Czasami po prostu no odganiam kogoś, a ten się pojawia i mi się dopiero flash, ten flash mi się dopiero ładuje i nie mogę go flashnąć. To jest głupie z tym exposing. W sensie fajna mechanika, nie? Żeby coś. Ale wkurzał mnie ten typ. Wkurzał mnie jak ciul. Tym bardziej, że on może wyskoczyć i robić mi exposing, jak jestem na kamerze. Może wyskoczyć, to ja muszę wyjść z kamery i szybko go flashnąć. To nie jest takie szybkie, jak to się wydaje, nie? Jakby ja próbowałem to robić najszybciej jak mogę i no trochę jednak udaje mu się załadować tego exposing. Więc ten typ jest problemem. Ja wiem, że tutaj można się też schować przed nim i tak dalej. Ale kurde, pójdę w prawo. Nie. No, pójdę w prawo. To ja nie wiem, czy. Chociaż nie, jak pójdę w prawo tak o, to chyba nic się nie stanie. Nie wiem. A jak pójdę w lewo, to jest prawdopodobieństwo, że mnie Flampty zabije, bo you should have stayed away, nie? Miałeś się nie zbliżać. No. I denerwuje mnie też właśnie to, jeśli już jesteśmy przy prawej stronie i przy Wencie, że muszę sprawdzić Wendt na kamerach, bo jak podchodzę, już próbowałem, podchodzę normalnie na prawą stronę, wiem, że on tam jest w tym Wencie. Podchodzę na prawą stronę świecić. Jego nie ma. Nie ma. Muszę sprawdzić kamerę, żeby ten dopiero. Animacja mu się włącza, że on biegnie dopiero, zapiernicza do mnie i wtedy go mogę odgonić. Ale tak podejdę, nie sprawdzę kamery, po prostu podejdę na prawo, to nie. Nie pokaże się. Nie wiem, albo miałem po prostu zły timing i nie wiem.
Ale denerwuje mnie to, że to nie powinno tak być, że muszę sprawdzić tą kamerę, tylko jak jestem pewny, że tam jest, to jak jestem pewny, że tam jest, to powinien po prostu podejść na prawo i po prostu flashnąć i jego to powinno odgonić. Przecież on tam jest, on tam jest. To nie tak, że jego tam nie ma, on tam jest, tylko przez to, że animacja mu się nie włączyła, że nie spojrzałem na kamery, nie włączyła mu się animacja i nie mogłem go odgonić. Jakby blokuje mi to, że nie sprawdziłem kamery, blokuje mi możliwość odgonienia tego pająka. I to mi nie pasuje, to mi... To było uciążliwe. Jeszcze uciążliwy był ten typ, co wyłącza prąd drzwi. Ale przy tym ostatnim ranie, co mi się udało, zauważyłem, że on w sumie tak często, aż tak często nie przychodzi. Wystarczy, że sprawdzasz od czasu do czasu, sprawdzasz kamerę i nie ma problemu, I guess. To jak z tym piecem. Od czasu do czasu sprawdzasz, czy możesz podejść, czy cię nie zabije, jak podejdziesz. Się ogrzać. No, jakby tutaj jest to tak dobrze zrobione, że tu trzeba sprawdzać praktycznie wszystkie kamery. Prawie wszystkie. Większość musisz sprawdzać drzwi, lewo, prawo. Musisz sprawdzać hol z przodu. Trzeba sprawdzać piec. Trzeba sprawdzać went. To już mamy 5 miejsc do sprawdzania. Musisz jeszcze sprawdzać na późniejszym etapie. Musisz jeszcze sprawdzać tego typa, który włącza ci prąd w drzwiach. Więc 6 miejsc, które masz sprawdzać. No i jeśli nie sprawdzasz tylko wenta, jeśli sprawdzasz na przykład łazienkę, z którego ten typ przychodzi i wchodzi do wenta, no to masz 7 kamer do sprawdzania. Ja na przykład sprawdzałem to, ja odruchowo po prostu, ja się tak stresowałem, że ja odruchowo wszystko sprawdzałem. Wszystko sprawdzałem, patrząc, gdzie kto jest, patrząc, co ja mam zrobić, co mogę zrobić. Patrzyłem się, bo ja już byłem zestresowany na tyle, że ja nie wiedziałem, czy jak nie widzę go na kamerze, w którym jest przede mną, ten typ w holu, czy on jest teraz, czy mam go teraz odgonić, czy jest teraz gdzieś dalej i nie ma go tak naprawdę przede mną. To było stresujące. To było tak stresujące dla mnie, że to już z paniki musiałem wszystko sprawdzać. Wszystko. Jeszcze pamiętaj o węcie, jeszcze pamiętaj o ogrzewaniu się. Jak musisz kamerami napierniczać, musisz wszystko sprawdzać. Musisz uważać na temperaturę swojego ciała. Czasami nawet nie możesz podejść się ogrzać, bo ten typ tam jest i masz się nie zbliżać. Jakby to jest ciężkie. To jest ciężkie, ale nie wiem, czy ja chcę trójkę przechodzić. Jakby przechodziłem Flamtis 1 i 2. I wydaje mi się, że nie robiłem Hard Bolt Mode. Wydaje mi się, że nie robiłem. Więc tutaj I guess, że też nie muszę robić. Jakby zobaczyłem to, co... Zobaczyłem, I guess, że wszystko, co chciałem zobaczyć. W sensie, no, osiągnąłem wszystko, co chciałem osiągnąć. Przeszłem tą pierwszą zwykłą noc. Tą, o, normal night. Przeszłem drugą, Flamty night. I Hellbound mode to jest połączenie tych dwóch, I guess. Tylko, że wszyscy są od razu aktywni, z tego, co zauważyłem. Więc
Czy ja chcę naprawdę się w to pakować? Nie, nie. Szczerze to chyba nie. Wystarczy mi to zakończenie, że wyszłem, jest exit, jest rozjebany świat, ale co mi tam, w Danganronpa też wyszli na rozjebany świat i se jakoś poradzili, więc kto powiedział, że ja se nie poradzę? Kurde, zrobię sobie jakiś survival. Nieważne, że świat to jest jakaś... Jest po apokalipsie, nie umiem mówić. Jest po akop... Kurde, jakie akop? Jest po apokalipsie. No, dokładnie. Nie no, ja bym se poradził, spokojnie, ja nie muszę przechodzić trzeciej nocy. Ja se poradzę tak z tym zakończeniem. Ach, fajnie było. Nie, stresujące to było, denerwujące czasami. Ale fajnie, fajnie, że mi się udało, jestem z siebie dumny. I wreszcie mam to za sobą. Dobra, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że łapka... Subik zostawiony. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Nie wiem czy One Night of Flumpties będzie. Może będzie czwarta część, ale wątpię. Podobno trzecia część miała być ostatnia. No cóż, a jak nie Flumpties, no to po prostu we FNAF-ie się zobaczymy. Trzymajcie się. Cześć.